Witam was serdecznie, Arek od Koparek. Arek od Koparek, słuchajcie, dzisiaj pokażę wam, jak wygląda rozładunek bloczków. Te bloczki są dosyć ciekawe do rozładunku. Już mają dwa uchwyty, więc trzeba będzie wyrównać jakby łańcuchy i teraz będziecie mogli zobaczyć. Mamy ruchliwą M25. Więc tutaj musimy zwrócić uwagę, żeby ten rąk. Następuje napięcie łańcuchów. Sprawdzamy, czy one się napięły równomiernie. Jeżeli się napięły równomiernie, widzicie, przy podnoszeniu ten ładunek nam się nie kołysze. Przejeżdżamy ładunkiem poza taśmę i ściągamy go do siebie. OK, dumping, czyli jesteśmy gotowi do zabrania kolejnego ładunku. Bardzo istotne jest przy takich operacjach, aby nasza maszyna była stabilna, nie kołysała się nam. To wszystko przenosi się na ładunek, który jest. Muszę wycentrować, żeby te łańcuchy jakby napięły się równomiernie. O, widzicie, w ten sposób. Widzicie, napięcie łańcuchów i powiedzmy w minimalnym stopniu ten ładunek nam się uchylił. Uważam, że tak, ważne, żeby te ręce były oparte wygodnie na podłokietnikach. Z reguły wszystkie podłokietniki są regulowane. W momencie, gdy mamy tutaj ręce położone stabilnie, nawet przy podróżowaniu czy przemieszczaniu się, jakieś ruchy maszyny nie spowodują tego, że w niekontrolowany sposób zostaną te drążki, jakby nazwijmy to, użyte. Moje ruchy rękami są dosyć płynne i delikatne. Nie uznaję, przynajmniej w moim przypadku, nie uznaję pracy w rękawiczkach. Nie uznaję pracy w rękawiczkach. Dlaczego? Jak już będziecie sobie troszkę, jak troszkę popracujecie, powiedzmy, na maszynie, sygnał do zamknięcia, czyli do podniesienia, łańcuchy naszpanowane równomiernie, więc widzicie, że ładunek nam się nie buja. Kwestia pracy w rękawiczkach. Słuchajcie, popatrzcie, widzicie, trzymam te drążki praktycznie dwoma palcami. Wierzcie mi, że czuję każdy przepływ oleju na każdej sekcji, czyli w momencie, w tej chwili, widzicie, prawy drążek idzie do przodu, lewy drążek idzie do mnie i skręca jeszcze w lewo. To są
praktycznie pracują trzy sekcje jednocześnie. I uwierzcie mi, że ja czuję ten przepływ oleju, który jest, który pompuje przez sekcję. W ten sposób, można powiedzieć, następuje kontakt z maszyną, tak? Ja mówię, każdy operator powinien poczuć swoją maszynę. To nie jest tak, że ja wsiadam do każdej maszyny i od razu operuję w taki sam sposób. Generalnie z każdą maszyną trzeba się troszeczkę oswoić. Trzeba ją po prostu poczuć. W rękawiczkach nie uważam, że jest. Uważam, że jest to praktycznie niemożliwe. Jak widzicie, znowu odchylam od siebie ramię. Teraz przyciągam ramię do siebie i delikatnie obrotem próbuję wycentrować oko tak, żeby móc w sposób równomierny napiąć łańcuchy. Nie? Się pokazuje, że nie jest to centralnie, więc o, widzicie, łańcuchy napięły się równomiernie i ten ładunek praktycznie nam się nie kołysze. Znowu, delikatnie podnoszę do siebie, lewą ręką odpycham ramię, czyli wysuwam jakby ładunek poza tą taśmę. Teraz pomogę sobie jeszcze gumem troszeczkę, czyli zmieniłem znowu tą odległość. Jest troszeczkę luzu, tak jak mówiłem, na obrocie, ale myślę, że w przerwie ten luz troszeczkę zredukujemy poprzez nasmarowanie maszyny. Powiem szczerze, że nie smarowałem maszyny jeszcze dzisiaj, więc nie było czasu, gdyż rano przyjechały ciężarówki. Podwójne, dwa drążki idą od siebie, czyli praktycznie odsuwałem materiał tak, żeby bloczki miały od siebie odstęp i bum, obniżałem, żeby zwolniły się łańcuchy. No i widzicie, dumping i możemy sobie spokojnie, powoli, widzicie, gdyby te ruchy były gwałtowne, widzicie co się dzieje, od razu łańcuchy zaczynają nam się bujać. Teraz pomyślcie sobie, że ciężarówka, z której zdejmuję ładunek, praktycznie stoi przy ruchliwej M25 pod Londynem, między Junction 24-25. I taki łańcuch ląduje poza linią rozdzielającą pas, na którym pracujemy, a autostradą. I na przykład nadjeżdża tir. Mamy gotowe nieszczęście. Więc słuchajcie, to muszą być naprawdę pewne ruchy. Więc pokazuję mi zamknięcie. Dwa łańcuchy naszpanowane równomiernie. I podnosimy ładunek. Ściągamy go do siebie. Podnosimy bum i kładziemy ramię. Teraz troszeczkę ramieniem wyjadę do góry. Widzicie gałeczka od siebie i standardowo zjeżdżam do siebie z racji tego, żeby ładunek był stabilny. I znowu w tej chwili mam maszynę pod kątem, czyli spokojnie mogę sobie wyjechać z tym ładunkiem dosyć daleko. Pracuję na maszynie CAT 315, ma bardzo długi wysięg. Powiem, jest to dosyć wygodne przy tych pracach, które są tutaj. W maszynie nie wystaje przeciwwaga poza obręb gąsienic, więc jakby nie muszę się martwić. Widzicie, odsunąłem sobie to poprzez otwarcie jakby łyżki, czyli otwarcie quick switcha. Też zmieniłem dystans tego bloczka, który kładziemy. Jeszcze raz. Słyszę. Maszynę musicie czuć. Prawa gałka do siebie, bum, ląduje do góry. Lewa gałka do siebie, ramię przyciągamy do siebie, zmniejszając dystans. Lewa gałka delikatnie w prawo i powoduje to obrót maszyny. To jest część muru, która już jest postawiona na fundamencie, który był wcześniej wykopany. Pierwsze warstwy. Widzicie, tu mamy materiał zgromadzony do tego, żeby go użyć do zasypki. Wracamy na bezpieczną odległość poprzez
powiedzmy takie, widzicie, prawo, lewo, maszyna staje nam stabilnie i znowu posyłamy łańcuchy do Michaiła, który jest singlerem. Słuchajcie, zostawcie jakiegoś lajka, zostawcie komentarz pod filmikiem. Jeżeli chcesz uczestniczyć w tych wydarzeniach, które... O, troszeczkę krzywo. Mam nadzieję, że to jest ok. Nie chcę też, żeby się obijało. Jeden bloczek o drugi. Pokazuję w tamtą stronę. Ten ruch wykonałem, jakby otwierając Quick Twitcha. Przejeżdżamy za taśmę dla bezpieczeństwa i stabilizacji. Ściągamy ładunek do siebie. Słuchajcie, w tym momencie obracamy się w prawą stronę. Z reguły zalecane i wszędzie uczone jest, aby jednak obracać się w lewą stronę. Dlaczego? Dlatego, że z prawej strony mam ograniczoną widoczność poprzez boom, który się tu znajduje. Przy takim ustawieniu tego boom mam ściągnięty praktycznie do końca. Tak. Słuchajcie, tak wyglądała operacja rozładunku kilkunastu, a może nawet powyżej 20 bloczków, które dzisiaj będzie trzeba ułożyć. Mam nadzieję, że te dwie ręce, którymi cały czas tutaj kręcę, mniej więcej pokazały Wam, jak te drążki funkcjonują, prawa, dół, lewa, prawa. Jak ważne jest, żeby te ruchy były, słuchajcie, patrzcie, generalnie maszyna drążki, drążkami ruszam, co niektóre sekcje generalnie reagują, ale żeby wprawić je w ruch, to przez wszystkie sekcje musi popłynąć olej hydrauliczny, który uruchomi odpowiednie sekcje i tłoczyska pójdą do góry bądź na dół i będziemy mogli wykonywać operacje, które Wam zademonstrowałem. Także jeszcze raz gorąco polecam do subskrybowania mojego kanału, zalajkowania, skomentowania. Napiszcie w komentarzach, jakie operacje by Was interesowały i będę dla Was kręcił. Pozdrawiam, Arek od Koparek. Na razie, cześć.